Ślub zaś czwartek nastał, 6 lipca. Wyjeżdżam z Krzywej, przeteleportowałem się, że tak to określę kulturalnie, z Bielan Wrocławskich, na których kręciłem pauzę sobie 9. Po 9 miałem się ładować w Okmianach. Przyleciałem do Okmian, dostałem anulację ładunku. Tam czekałem, wykręciłem 9.00, nie 9.01, tylko 9.00, bo tak miałem napięty plan. Pojechałem pod kolejny załadunek, gdzie dostałem również anulację ładunku o 8 rano. Następny ładunek miałem, to była środa. Następny ładunek miałem na dzisiaj, na 2.30, gdzie pojechałem, dostałem anulację, czyli hat-tricka już ustrzeliłem, jakby nie patrzeć. No i dzisiaj podejście numer 4 i udało się załadować. 325 km mam do rozładunku. Rozładunek mam w koło Hofu. Gottendorf. Generalnie zbliża się powoli mój zjazd do domu. Tak więc jak na tradycji stała się zadość. Mateusz we czwartek zamiast wracać wyjeżdża jeszcze. Zobaczę, bo mam do 15 tacho, bo to na jednej dniówce tą anulację dzisiaj zarobiłem i dodatkowo co? Anulację, no i ten ładunek. Teraz to mam na 15 mam rozładunek, do 17 mam tacho, więc generalnie rozładuję się i będę robił 9 i zobaczę, co dalej wyjdzie. Jest szansa na jakiś powrót do Łodzi, aczkolwiek nie nastawiam się na to, bo to może być jak w przypadku poprzednich dwóch ładunków, trzech, przepraszam, gdzie były 3 razy storno. Tak więc zobaczę, co wyjdzie ciekawego. Pierwotnie miałem ładować do Czech, do tej miejscowości Kojetin, z której właściwie przyjechałem z paletami. No ale to właśnie tam trafiłem dwa razy anulację i raz trafiłem do tego Gottendorf, coś takiego. To do tego trafiłem właśnie jedną anulację, no i teraz się udało załadować. Jadę, także no ciężko jest powiedzieć, co będzie. Może będę w piątek w domu, może w sobotę. Do Łodzi będę miał stamtąd 650 km, no i plus jeszcze tam 130 do domu, więc to by wyszło prawie 800. Po legalizacji jest to do zrobienia, bo jednak idzie te 3 oczka szybciej, czyli zamiast 87 jedzie pełne 90 na godzinę. No to na dniówce można by to obrobić, aczkolwiek no należy mieć na uwadze ten nasz wspaniały zakaz wprowadzony przez rządzących, że może się to nie udać. Tak więc, no wiecie, to muszę brać poprawkę. Jest jeszcze wiele możliwości, jak na przykład zjazd na pakiet mobilności zawsze, no to tam można godzinę czy dwie wyciągnąć ekstra, pod warunkiem, że czasu pracy by mi starczyło. No ale to zbyt odległy plan, żeby już planować. No aczkolwiek w czwartek, no to już człowiek jest jedną nogą w domu, tak myślałem, już jest w domu z synem i żoną, a tu wiecie co, można tak pokrzyżować plany, że już nawet lepiej nie mówić. Także po całej środzie stania 330 km dokładnie na rozgrzewkę mam i potem znowu pauza. Także fajnie, bo udało mi się przespać przed załadunkiem o 2.30, z którego dostałem anulację. Wróciłem na parking, położyłem się, jeszcze 4 godziny się przespałem, no i dostałem informację o bojowym zadaniu numer 4 ogólnie, że ładuję, no i podjechałem, załadowałem, także nie jest źle. Nie jest źle. Powroty do domu generalnie ciężkie. W kierunku granicy, no katastrofa. Do Drezna ogólnie jest najciężej. Później tam od Drezna, no to już powiedzmy na bieżąco idzie. Pewnie dlatego, że właśnie tu wszystko trzyma. Ja jestem teraz w Chemnitz, to 1000 metrów mam do zjazdu Chemnitz-Ost. I tak, tutaj jest jedna zwężka, ona tutaj ma... Znaczy do zwężki, w sumie korek tam się zepsuł, bus czy coś takiego, tam ściągali to. To mniej więcej tutaj jest koło 5-6 km, tak mi się wydaje. Później przed samym Dreznem tam też jest zwężka kolejna zrobiona, bo tam znowu coś robią. Znaczy może nie znowu, nadal coś robią w tą stronę. No i też tam jest konkretna zwężka, także generalnie
Plus jeszcze ten nasz zakaz wyprzedzania, którego ja osobiście nie mogę przeżyć, tej głupoty ludzkiej. No to test dla nerwów, dosłownie test dla nerwów. Jutro prawdopodobnie będę to samo przechodził, choć dzisiaj jest czwartek i to jest godzina 11.43, gdzie tu jeszcze nie ma godzin szczytu, a zobaczcie, ciekawe co będzie, jak będą godziny szczytu. Myśleć się nie chce. U mnie jeszcze zostało 108 km do celu. Na 13 mam przyjazd, o 15 mam dopiero rozładunek, czy tam 15.15. Więc z tego co kojarzę, na 72 drodze jest dzikustem, zjadę, zrobię sobie obiad i koło 14.30 pojadę, 45 minut przed awizacją. Świat i ludzie mają rozładować, to i tak rozładują, nie? Ciekawy jestem, co grozi na Dreznie tutaj, znaczy może nie co grozi, co czeka mnie na Dreznie. Czy to jest jakaś zamknięta autostrada, czy coś, bo wszyscy na ten zjazd uciekają. Tu kawałek autostrady jest pusty, tam się wszyscy ściągają na ten. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Generalnie tutaj to jakiś chyba zakaz dla ciężarówek jest, żeby tam zjechać. Ale jadę. Nie wiem, tu pokazuje niby, że jest 17 km korka, tu wszystko pcha się na zjazd. Tutaj dopiero się zatrzymujemy teraz. Aczkolwiek, no dziwnie to jakoś tak wygląda. Może być, że jest zamknięta w sumie, jak ten się cofa, to być może jest zamknięta autostrada, nie wiem, pokazywało 2 godziny. Także tak, ale na lewy nie idę, bo w sumie nie ma za bardzo jak tutaj się przepchnąć, tu ogólnie zwężka jest. A może idę na lewy, tego jeszcze nie wiem, najwyżej będę potem na prawy uciekał. Tak, to są właśnie powroty do domu w piątki. Czwórką tutaj do Zgorzelca, teraz Drezno. W Chemnitz przeleciało elegancko bokiem, znaczy bokiem. Bez problemu, teraz tylko w Dreznie. Godzinę 17 pokazuje. Potem jeszcze w Polsce Wrocław, ten skurwiały zakaz wyprzedzania śmieszny. Więc ogólnie to piątek uważam za jednym z gorszych dni do powrotu do domu. 29 stopni, 16 godzina, godziny szczytu. U mnie jest 16 godzina. Tak. Zobaczymy, co tam ciekawego los przyniesie. Jak tam generalnie ten objazd, tak tutaj tyle kilometrów było, bo tam było ze 3-4 kilometry do przed zjazdem jeszcze. Korek był, także zakładam, że może wyjść to w sumie na jedno. Czy ja postoję tu na autostradzie, czy pójdę na objazd. Bo tam, żeby zjechać, to jest kurczę z pół godziny 40 minut. Podejrzewam do zjazdu, bo tam wszystko stało, tam się nic praktycznie nie ruszało. No to tutaj też w zasadzie będę miał tyle samo. Czy ja będę stał tu, czy będę stał tam? Na jedno mi według mnie wychodzi. Idę wyrzucić dowody zbrodni, bo odwiedziłem tutaj Burger Kinga i tak o, mało brakowało, abym sobie wziął wagę burgera. Plomba jest? Jest. Musiałem tutaj zajechać. A dzisiaj ta droga jest po prostu katastrofalna. W 4.30 zrobiłem 275 km. Także kolorowo nie je. I mam 355 do... Dokąd mam? Do rozładunku do Fabianic. Oczywiście nie może zabraknąć handlarzy oryginalnymi perfumami, nożami. To taki rumuński przybytek tutaj jest. Niby cywilizacja, jednak nie do końca. Jak w sumie na każdej granicy. Ciekawy jestem, bo tutaj też ogólnie czytałem, że na dłuższą pauzę jak zostają, to potrafi mieć pocięte plandeki. No ciekawe, kto mi tutaj naczepę. Zobaczcie, widzicie? Jakby lusterkiem ktoś mi przytarł naczepę. Kurwa. No to musi... Albo to było w trakcie, ale w trakcie drogi to nie, bo to tak by na pewno się nie skończyło. Ktoś tutaj musiał teraz wjeżdżać. Może się przytulił, może drzwi otwierał i przyłożył. Kurna, od tego nie było, ale to zdrowo tak jest, bo to aż jest do tej, do żywego. Spróbuję to przypolerować kiedyś tam. Umyję naczepę. No teraz akurat kończę, bo akurat pauza mi się kończy. Widzicie, to jakaś wsza przyjechała i mi przytarł naczepę, no. No ja nie mogę. Patrz, nie, bo to widać, że to jest świeże zarysowanie.
Tutaj też jakby ktoś drzwi otwierał. Widać, że to jest świeże zarysowanie, bo jest naczepa ogólnie jest brudna. A jest ślad, tak jak o palcem jest to wytarte. O Jezus Maria. To zdrowo, no nic. Spróbujemy to potem przypolerować któregoś razu, jak będę miał jakąś drabinkę czy coś, a teraz czas start. Ogólnie 352 km do celu mam na 4,5 godziny jazdy. Dobrze, że jest aktualnie zakaz ruchu wakacyjny, ponieważ jest piątek, 6 lipca albo 7. Czekaj, bo nie wiem. 7 lipca. Więc jest szansa, że będziemy w miarę normalnie jechać. Chociaż do Wrocławia. Chociaż do Wrocławia, no i tam liczę, że za bardzo potem nie będzie jakoś też ruchu, także plus jest tego, że wszystkie te girteki, jakieś tam wlantany, inne Transimexy, czy inne te takie, co jadą dosyć wolno, nie będą nam tutaj paraliżowały ruchu, żebym mógł dojechać spokojnie do Łodzi, bo to wiecie, to jest najgorsze pod tym względem. No i pojadę, spróbuję się zdjąć, będę gdzieś na wpół do pierwszej, na drugą mam awizację. Kurde, jakbym tak do drugiej stanął, to byłoby sztos, żeby zrobić pauzę i jeszcze jutro w zakazie przejechać do domu. Bo wracam z zagranicy, więc ogólnie zakaz mnie nie dotyczy. Mogę zrobić pauzę po rozładunku i dojechać do domu. Także niestety tak wypadło, że sobota. Miał być piątek wcześniej, ale no niestety wyszła sobota przed południem. Mam nadzieję, że przed południem się uda. Znaczy no w sumie 13 to już będzie po południu. Ale jadę. Oby tak szło jak idzie, czyli pan przede mną jedzie 90, ja też jadę 90. Nie doprowadzajmy do żadnych nieciekawych sytuacji. Dzisiejszy dzień chyba przejdzie do historii dosłownie. Kolejne opóźnienie na Kostomłotach. Jakiś wypadek, ciężarówka się uszkodziła czy coś. Nie wiem. A tutaj jest jedyna możliwa szansa, kiedy można legalnie użyć lewego pasa. Z racji tego, że mamy 3,90 wysokości. Autostrada, przypominam, autostrada, szlak międzynarodowy E40. I mamy, a na autostradzie, zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,90. Piękna sprawa, co nie? Próbujemy coś rzeźbić, żeby objechać te Kostomłoty nieszczęśliwe, bo tam 25 minut opóźnienia, jakiś tam no wypadek, w tym wypadku jeszcze chyba jeden wypadek. No i tutaj tak się podłapałem tych dwóch kolegów, co tu jeździ. Miałem rozmowę, że będą zjeżdżać, no i tak się podpytałem, czy mogę się podpiąć, bo ja nigdy tędy nie jechałem, nie znam kompletnie tych rejonów, no i tam udało mi się do nich podłączyć. Także jedziemy razem, no i generalnie do Pabianic, kurde, możemy nie zajechać. Nie wiem, czy się uda, czy się nie uda. Znaczy, ja, dokąd oni jadą, to nie wiem, bo nie do końca zrozumiałem, dokąd jadą, ale oni do Turka chyba, bo to PTU rejestracja, tak mi się wydaje, że to raczej może tak być. No i jedziemy razem tutaj, próbujemy coś wyrzeźbić, także na przyszłość, jak tutaj będzie się fajnie, dobrze jechało, to na przyszłość będę znał już drogę do ewentualnego objazdu tej A4. Tutaj dojadę do drogi 94 i na środę wielkopolską polecę i wyjadę na przy lotnisku we Wrocławiu, tak jak w sumie ostatnio z tych wracałem po rozładunku tych palet, bo tam też się na 94 wyjeżdża i dojeżdża się do lotniska i potem wpadasz już na A8, no i do przodu, ale droga widzę przebojowa. Odpalimy sobie tryb komfort, żeby się podniósł samochód do góry. Zawsze będzie trochę bardziej komfortowo. O, tego to jeszcze nie grali. Tego to jeszcze nie widziałem. Droga wojewódzka, tu proszę, jeszcze raczej poniemiecka część historii tutaj nam się została. Droga wąska taka na jeden samochód. W sumie droga wojewódzka, miejscowość Chełm. Ale pikietarz stoi. Pikietarz, czyli te pachołki czerwono-białe z kilometrami. Tutaj, o widzicie? O, się pikietarz ładnie nazywa. Także tak, no jest ciekawie. Jest ciekawie, ale no przynajmniej w korku stać raczej nie powinniśmy. No tutaj to im jeszcze raczej daleko do tego, żeby mieli normalną nawierzchnię, bo tak patrzę, to nie dość, że wąsko,
bardziej jak droga powiatowa, to jeszcze no, pamięta ta droga czasy II wojny światowej. Ale to oznaka, że dobrze zrobiona, bo równiej się po niej jedzie jak po asfalcie, który tam mieliśmy przed tą miejscowością. I ostatnio tutaj przecież byliśmy. Miękinia, proszę bardzo, w lewo. Ja tu jechałem, tutaj palety zostawialiśmy. Skręcaliśmy w prawo jadąc od tego i tutaj się jechało. Widzicie jak elegancko? No i tutaj to już 5 km i potem wzdłuż lotniska i do A8, gitarka tam. Panowie jadą tam przede mną. Ale bardzo fajnie, bo fajnie jest tak jechać, bo no ogarnięci są pod tym względem, że jak można wyprzedzać, oni tam są daleko na przodzie, to informują, że możesz sobie wyprzedzać, dawać, tam jedziesz za nami czy coś, tak jakby prowadzą mnie za rękę, żebym się nie zgubił. Ułożenia, spokojnego weekendu, my tu zjeżdżamy. Dziękuję bardzo panowie za pomoc, również spokojnego weekendu życzę, spokojnego powrotu do domu, szerokości, hej. Uważajcie, uważajcie, pewnie, byle spokojnie do domu. Trzymajcie się. No to mi nie przejedź, kurwa, bo jak na pusto to ją wrzucimy jeszcze. No, chłopaki już tutaj zjechali, bo oni na Ostrów Wielkopolski jadą na Kalisz, a ja dalej próbuję gnać tutaj do Pabianic. Naprawdę bardzo fajnie się jechało, pomogli mi dużo, według mnie dużo i super, rzadko kiedy się wiecie co spotyka tutaj na radio takich ludzi, którzy pomagają. Zresztą kto tutaj ma styczność z transportem w jakiś sposób, ten wie o co chodzi, nie? Także tak sytuacja wygląda, no. Także ja jeszcze mam 161 do celu. No i jak zwykle tutaj ktoś mi przeszkadza. To tu tamuje ruch. Te ciężarówki tak tamują ruch, tak? Proszę bardzo, S8. Godzina 23 minuty po północy. Lawetka na spokojnie, jak gdyby nigdy nic, niczym się nie przejmuje. Jest znacząca różnica? Jest znacząca różnica. Tak, marginesem chłopie jedź, to jeszcze w ogóle. Ojejku, jejku. Dlatego uważam, że limit powinien być 90 na godzinę dla samochodów ciężarowych. Bo właśnie wyprzedzając taką lawetę, która jedzie generalnie 80, no teoretycznie praktycznie łamiemy przepis, nie? Ale zobacz, jakby był limit 90 i znacząca różnica według tych śmiesznych przepisów by była, no to jakby nie patrzeć, nadal ona jest zachowana. Te 10 km na godzinę, co oni tam pisali, chcieli, to no to jest zachowane, nie? Więc to generalnie można powiedzieć, że prawie legalnie zrobione, no. Ale zauważyłem też, że wielu kierowców aktualnie, którzy jeżdżą, tak jakby jadą wolniej, podejmuje się manewr wyprzedzania, odejmują parę oczek, żeby to poszło szybciej, albo jak się człowiek zapyta na radio, czy zdejmie trochę, żebyśmy mogli się wymienić, to bez problemu zdejmuje, szybko trwa manewr i jest elegancko. Uważam, że to akurat taka kultura wśród nas kierowców powinna już być dawno, nie z momentem wprowadzenia zakazu wyprzedzania. No ale lepiej późno niż wcale. Jeszcze się nie spotkałem z przypadkiem, żeby ktoś mi tutaj w jakiś sposób odmówił albo powiedział, że jak nie masz czym, to nie wyprzedzaj. Także jest też zmiana na plus. Świetnie, to by było na tyle. Dotarłem do Pruszkowa, gdzie rozpoczęcie, zakończenia, Polska. Pyk. Jeszcze tylko zrobić sobie wydruk, bo trzeba go opisać na pakiet mobilności, żeby tutaj wykorzystać tę dodatkową, że tak powiem, godzinkę jazdy. Możliwe są dwie, jak się zjeżdża na pauzę 45 godzin do domu. Mi jest potrzebne, było potrzebne tylko raptem 46 minut. Mi było potrzebne, no, żeby dojechać. Także kończymy ten materiał. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Na razie. Trzymajcie się. Hej.